Jeśli mamy równanie kwadratowe ax kwadrat plus bx plus c równa się 0 i jego pierwiastkami są liczby x1 oraz x2, niekoniecznie różne, to wówczas sumę tych liczb możemy policzyć w następujący sposób. X1 dodać x2 równa się minus b dzielone przez a. A iloczyn tych liczb możemy policzyć w następujący sposób. X1 razy x2 to się równa c dzielone przez a. To są właśnie wzory Wieta dla równania kwadratowego. Skoro jest to równanie kwadratowe, to na wstępie założyliśmy, że a nie jest zerem. A teraz zobaczmy, jak możemy użyć tych wzorów. Weźmy równanie. X kwadrat minus 7x dodać 12 równa się 0. X1 dodać x2 zgodnie z tym, co tu widzimy, jest równe minus minus 7 dzielone przez 1, co daje nam 7. Podzieliliśmy nasze b przez nasze a. Zatem suma rozwiązań równa się 7. X1 razy x2 w tym przypadku równa się 12 dzielone przez 1, co daje nam 12. Zatem pierwiastkami naszego równania są liczby, których suma wynosi 7, a których iloczyn jest równy 12. Zatem pytamy o takie dwie liczby, których suma jest równa 7, a iloczyn jest równy 12. Nie trudno znaleźć takie liczby. To 3 i 4. I to są właśnie pierwiastki tego równania. A teraz weźmy równanie. X kwadrat dodać x minus 12 równa się 0. X1 dodać x2 jest tutaj równe minus 1 dzielone przez 1, czyli minus 1. Z kolei x1 razy x2 jest tutaj równe minus 12 dzielone przez 1, czyli minus 12. Zatem szukamy dwóch takich liczb, których suma jest równa minus 1, a iloczyn jest równy minus 12. Oczywiste jest tutaj to, że jedna liczba musi być ujemna, a druga musi być dodatnia, ponieważ jeśli obie liczby byłyby dodatnie, to wówczas iloczyn byłby dodatni. A jeśli obie liczby byłyby ujemne, to iloczyn także byłby dodatni. Oczywiste jest również to, że liczba ujemna musi mieć większą wartość bezwzględną. Dlaczego? Ponieważ suma jest ujemna. Cóż nam tutaj wchodzi w grę? Otóż w grę wchodzi na przykład x1 równe minus 4 i x2 równe 3. Wówczas suma jest równa minus 1, a iloczyn jest równy minus 12. I to są właśnie pierwiastki tego równania. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.